Dominik Zadora, ogłoszono dzisiaj twój rewanż z Wierzbickim. Pamiętna walka we Wrocławiu w październiku. Moment po tej walce zmarł twój trener. Szczególne jakieś uczucia towarzyszące temu rewanżowi będą w tej chwili, bo przegrałeś tamten rewanż, ale odbudowałeś się z Piotrem Sokołem już w Alverni w Krakowie. Co możesz powiedzieć na ten temat? No cóż, no jestem w pełni zmotywowany do tego pojedynku. Mówię, tak jak już wcześniej powtarzałem w wywiadach, obiecałem trenerowi świętej pamięci nad grobem, że odzyskam ten pas, że wróci do Wrocławia na moje biodra. No i co, mówię, no pełna motywacja, mówię, te gdzieś stare rzeczy zostawiłem za sobą, zamknąłem te drzwi, zamknąłem te rozdziały, zwalczyłem to wszystko w głowie, mówię, jestem pełny zmobilizowany i zmotywowany do tej walki. Tamta porażka boli cię jeszcze? To jest takie naprawdę sportowe wyzwanie, bo Łukasz Wierzbicki zaskoczył wtedy, ty byłeś faworytem tak naprawdę tego pojedynku. Wiesz co, no teraz już nie boli, może gdzieś tam jeszcze tam daleko gdzieś z tyłu, ale mówię, nie wracam do tego, idzie nowe i mówię, nie staram się nie o tym myśleć, nie rozpamiętywać tego, to jest za mną i idę po prostu po swoje i staram się nie myśleć już o tej porażce, tylko mam nadzieję, że z tą starą porażkę wejdzie nowe miejsce, zwycięstwo. Jeśli chodzi o kickboxing, bo tak naprawdę to w dużej mierze na tobie dzisiaj ciąży odpowiedzialność za polski kickboxing, paradoksalnie się tak stało i ty jesteś tą flagową postacią. Czujesz, że to jest obciążenie, czy raczej motywujące do walki no na FN30, bo to jest jubileuszowa też gala, to też ma szczególny wymiar. Nie, to nie jest żadne obciążenie dla mnie, jest to dla mnie dodatkowa motywacja i przy okazji zaszczyt, że mogę być gdzieś tam ikoną kickboxingu w Polsce i że gdzieś moje nazwisko pada, kiedy jest wymieniany kickboxing. Fajnie, tym bardziej jak wy to dziennikarze zauważacie, to tym bardziej cieszy, że moja praca, ciężka praca zostaje doceniana. Wojtek Wierzbicki, piękna karta w historii FEN-u także, bo wygrane walki, także mistrz low kicka. Jak myślisz, jak będzie wyglądał ten pojedynek? Będzie inny niż ten we Wrocławiu w październiku w 2019 roku? Myślę, że będzie podobny, że będziemy stać gdzieś tam w środku oktagonu i będziemy po prostu się wymieniać. Raczej nic nowego tam nie dojdzie. Mówię, jedyne nowe będzie to, że mam naprawioną nową rączkę. No i dziecko też. No tak, no dziecko jest coraz starsze, coraz większe. To jest moja taka główna siła napędowa, moja córeczka, moja żona, które serdecznie pozdrawiam. To one mnie wspierają, one mi dają takiego, mówię, kopa motywacyjnego do życia, że chce mi się pójść na salę, chce mi się ćwiczyć, mimo że mnie boli, że są zakwasy, że są rany i tak dalej, jest zmęczenie. Ale mówię, one mnie pchają, wstaję rano, idę na trening i mi się chce wracać do domu, patrzę, jak moja córeczka rośnie, mówię, to wszystko jest bardzo motywacyjne i daje dużego kopa napędowego. Teraz kto będzie stał na narożniku, skoro nie ma już trenera, kto teraz stanie i kto jest dla ciebie, powiedzmy, tym motywatorem? No zacząłem współpracę z Witkiem Kostką, z Paco Mysłowice, no i dodatkowo wiadomo, no zawsze Artur Gwóźdź, nie? To są dwie osoby, które będą stały na pewno na narożniku, a czy będą dodatkowo osoby raczej nie, mówię, przede wszystkim te dwie osoby. Tato cię wspiera, bo tato też świetny kickbokser, może ludzie nie wiedzą tego, ale tato także świetny kickbokser i tak naprawdę to tato cię stworzył w dużej mierze, pomijając oczywiście ten oczywisty fakt. No tak, no tato stworzył japońskiego rywala, tato serdecznie pozdrawiam, mówię, to od niego się zaczęło, on mnie zabrał na pierwszy trening jako dzieciaka, za co mu serdecznie dziękuję i poszedłem tą drogą wojownika. No właśnie tą osobą trzecią, którą jedyną dopuściłbym na rodzinę, będzie mój tato, mówię, nie wiem jeszcze jakie ma plany, jeszcze żeśmy nie rozmawiali, ale jeżeli będzie miał ochotę i będzie wyrażał chęci, a na pewno będzie chciał, bo wiele razy stał mi w narożniku i też jest dla mnie taką pomocną dłonią, to na pewno stanie też obok Witka i Artura i będzie mnie wspierał swoimi radami. To co, czekamy na ten wielki pojedynek, chyba że ktoś jeszcze... Tak, należy do bardzo wyjątkowej grupy menedżerskiej, ponieważ panuje u was rodzinna atmosfera. Trzymacie za siebie kciuki, ale szczególnie ty, Andrzej i Szymon. No za Szymonem troszeczkę trudniejsze chwile, za to z Andrzejem genialny debiut dla największej organizacji w kraju. Byłeś zaskoczony takim przebiegiem tego pojedynku, czy dla ciebie to była oczywiste, że Andrzej sobie poradzi i tak naprawdę to jest tylko krok po to, aby później spróbować oderwać pas z bioder Roberto Soldicza. Wiesz co, no ja byłem pewien, że Andrzej wyjdzie do tej walki na 200% zmotywowany i przygotowany i że on tą walkę wygra. Mówię, jeżeli chodzi o scenę 77 kg w Polsce i MMA, to Andrzej jest jedną z licznych osób, myślę, która może Soldiczowi zagrozić i może mu ten pas zabrać, na co bardzo liczę i bardzo czekam i życzę mu jak najlepiej. I mam nadzieję, że ten pas wróci z powrotem na polskie biodra, czyli do Andrzeja. Mówię, a wracając do Szymona, no to co, no Szymon dał
najgorszą walkę w życiu. Mówię, Kacperowi też nie można zabierać, no dał najlepszą walkę w życiu, no wygrał, poszedł do KSW. Dla Szymona krok wstecz, ale mówię, jest dla niego motywujące. Motywujemy się we dwóch nawzajem, także myślę, że tym razem już będzie do przodu. Czy w Twojej opinii ta walka Szymona to był wypadek przy pracy, dyspozycja dnia, czy i taka walka już się na pewno nie powtórzy, czy no nie możemy niczego być pewni i dopiero to zobaczymy przy kolejnym pojedynku? Wiesz co, pewna to jest tylko śmierć tak naprawdę. I mówię, i jedyną, co mogę zagwarantować, to to, że Szymon na pewno da z siebie wszystko, to raz. Dwa, wyciągnął wnioski z tego. Trzy, czy to była niedyspozycja dnia, to myślę, że to było wiele, wiele wydarzeń, taki łańcuch wydarzeń się tam u niego potoczył, gdzie po prostu nie wyszedł w pełni skupiony do tej walki i to myślę, że zadecydowało. Szymon wie co tam nie zagrało, co trzeba zmienić, co trzeba poprawić. I mówię, na pewno będzie to zmienione i w następnej walce będzie ta głowa troszeczkę czystsza i będzie tylko właśnie skupiony na walce.